Dobra, Daveson, wygrałeś, masz darmową godzinę jazdy. Wykorzystam ją jak najlepiej się da. Siemanek do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson i jest ze mną dzisiaj, prawda, Żaba Daveson. Cześć, stopera jeszcze nie włączaj, bo godzina się jeszcze nie rozpoczęła. A, jeszcze nie włączyłem stopera, tak masz rację, ale czekaj. Jako, że to jest darmowa godzina, to nie musisz mi płacić, więc spokojnie. Nic mi nie musisz, prawda, dawać. To jest taki prezent ode mnie za to, że wygrałeś w poprzednim odcinku, wiesz, no ale... Trochę mi to nie pasuje, bo w sumie kwit mi się nie zgadza teraz. No ale to nieważne, w każdym razie słuchajcie, w tym momencie możecie zostawić łapkę w górę. Zachęcam do tego, żebyście to zrobili, ponieważ łapka w górę pozycjonuje filmik, żeby było więcej, prawda, osób zobaczyło, jak Daveson, prawda, tutaj będzie jeździł dzisiaj po mieście. Możecie wbić do Davesona, tam jest pierwszy, znaczy poprzedni odcinek z tego, jak jeździł autem, i możecie tam zobaczyć, jak mu poszło. Wejdźcie, zobaczcie po prostu, ja nic wam nie będę mówił, wejdźcie, zobaczcie, bo tutaj to, że my znowu będziemy jechać, to jest jakiś cud po prostu. No i dodatkowo możecie wbić nasze shopa, tam możecie sobie kupić etui, możecie sobie kupić koszulkę i tak dalej, zachęcam też bardzo serdecznie, żeby tam wbić, no bo to jest jednak nasz wspólny sklep, mój i Davika, więc myślę, że tam jest dla ciebie właśnie, prawda, jeden slot. No i dodatkowo możecie wbić na nasze Instagramy, tam to już w ogóle są dla was po jednym slocie na każdym Instagram, więc tam to możecie wbić. No nie pal mi mojego, kurde, tutaj, prawda, przytułku. Dobra, słuchaj, Daveson, bardzo ważna sprawa, ponieważ nie ufam ci trochę w tej jeździe autem. Stój. Nie, no nie w tą stronę, David, ty jesteś taki kiepski w te klocki. Jak ty chcesz dać prawo jazdy, powiedz mi to. Powiedz mi to, ja tu siądę do środka. Nie, o Jezu. Ja jestem zestresowany, dobra. Tam tunelem w dół, pod tym, no. Jezu, nie, Daveson! Z powrotem, nie, hamuj! Jezu, wysiadłem. Nie! O Jezu, Daveson. Czekaj, powoli, musisz zachować spokój, bo ja wysiadłem aż z wrażenia. Musisz zachować spokój, jak jeździsz tym wozem. Czekaj, tu, nawróć. Co ja ci mam mówić? Tu zjedź na dół. O, dobrze, powoli, dobra. Jezu! Davik, bo ty mi wóz rozwalisz. Ale no dobra, no na wsteczny może lepiej, będziesz miał lepszą kontrolę, bo jest wolniej jeździ do tyłu. No, czekaj, co ty robisz? Nawrócił w tunelu. Dobra. Jedziesz przed siebie i na najbliższym skręcie, jak masz test. Nie, ale po drodze, nie, kurę, przejechał, kurę. No gdzie ty jedziesz? Daveson! Daveson! Panie, nie, dobra. Bo mi coś tu nie, ale nie do wody, nie do wody. Czekaj. Jezu. Davik, ty się nie nadajesz do jeżdżenia autem. Panie instruktorze, coś mnie rzuca na boki. Nie, bo ty, ale ty możesz się... Nie, musisz się uspokoić. Nie, do wody! Dobra, wyjechałem. Jakim cudem ty wyjechałeś z wody? Co jest grane? Co? Jestem dobrym kierowcą. Nie wiem, jak tyś to zrobił, ale dobra, wróć na jezdnię. Jezu, dobra, jesteśmy na jezdni. Zatrzymaj się. Jaki tu mamy znak? O Jezu. Strzałka prosto. No, czyli co to oznacza ten znak? Że ktoś da łapkę w górę? Oby tak było, ale to oznacza, że to jest droga jednokierunkowa, czyli możemy jechać tylko w tamtą stronę, jak już, ale nie musimy tam. Nie, o Jezu, dobra, jak już nie będzie. Tak, i teraz stój, zatrzymaj się. Tam jest znowu taka strzałka, znowu tam mieć, bo tak to wrócimy z powrotem, a ty masz mieć jazdy godzinne. Dobra, tu, no powoli. Tu, pojawia taki znak, jaki znak mamy? Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów, co oznacza, że tam nie możemy, prawda, jechać, tak? Prawda. Ale nie, no jak jest zakaz, to gdzie ty jedziesz? Ale nas to nie interesuje, bo mamy egzamin. Nas to właśnie bardzo interesuje. Cofaj. Masz szczęście, że jesteśmy jedynym samochodem na jezdni, bo tak to już by była kraksa. Tu, ale nie w przystanek. Co jakby tu ludzie siedzieli? Powiedz mi. Dobra, jedź tu. Trzymaj się swojego pasa, teraz tu. Skręcamy w lewo, prawda? Dobrze. Nie, ale trzymaj się swojego pasa, gdzie ty jedziesz? Boże. Kurde, krzępie mi tym autem. Sprzęgło złe jest. Ja nie wiem, jak ty stąd teraz chcesz wyjechać. Dobrze, że to jest auto terenowe, bo my byśmy już byli, prawda, w tyłku. Dobra, wróć z powrotem na jezdnię. Ty nie wiesz, gdzie jest jezdnia. No i dobra, wróciliśmy z powrotem na plac manewrowy. Znowu tu na dół. Przed siebie dobra, jedziesz ciągle. Radę, przed radę. Siebie i skręcimy tu w prawo znowu, bo musimy się nauczyć tam tego skrzyżowania, bo ty jesteś, nie wiem, nie na... Powiedziałem w prawo! Co ty robisz? No jak to co? Dlaczego ty tyłem jedziesz? A co, nie mogę? Kurczę, David, słuchaj moich poleceń. Dobrze robię. Ale dlaczego tyłem? Od kiedy się jedzie tyłem po jezdni? Nie można cofać. Dobra, jedź normalnie prosto tu. Dobra.
Tu skręć w prawo, skręć w prawo, skręć w prawo. Tu jest droga jedno. Prawo! Boże. Ja sobie idę zakupy zrobić, kurde! Ale czy to jest teraz moment, żeby robić zakupy? No! Dobrze, oblał pan. Jak oblałem? No już kończymy, chyba musimy skończyć jazdy, bo pan tutaj, prawda, kiepsko jeździ. Patrz, dobra, nie, ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Ja już nie wiem teraz, jak mam wrócić nawet do ten. Jak pan będzie, jak się zastanowisz nad swoim zachowaniem, to wróć z powrotem tam, gdzie się zdaje prawo jazdy. Jak już zakupy dobrze, zrobisz. Ale ja już wracam, czemu ty mnie zostawiłeś tutaj? No bo ja nie będę czekał, kurczę, aż ty sobie zakupy zrobisz. No tak, jesteś, dobrze? Ja płacę, to wymagam. No to ja też, kurczę, uczę, Kaś, to ty jest? Kole mam dla ciebie, trzymaj. O Boże. Dobra, wsiadaj za kierownicę. Jeszcze raz, ale słuchaj moich poleceń, słuchaj moich poleceń. Dobra. Nawróć na parkingu, nie będziesz nawracał na jezdni. Dobrze. Teraz pojedziemy prosto. Dobrze, prosto. Jaki tu mamy znak? Ten drugi znak, jaki mamy? Zakaz wjazdu. Nie, to nie jest zakaz wjazdu. Zakaz wjazdu. Nie, ale nie, to nie jest zakaz wjazdu, jedź tam. To jest zakaz wjazdu. No i ty jedziesz pod zakaz znowu. Nie, David, ty się totalnie do tego nie nadajesz. Jak pod zakaz? No nie widzisz znaków? No, tu jest droga jednokierunkowa, a w drugą stronę co? Jest zakaz. Nie widzisz? Ty nie znasz znaków totalnie. A tu co to jest znak? Nie. Co ty robisz? Co ty robisz? Powiedz mi, co ty robisz? Tu skręć w prawo na tym tu właśnie, tu w prawo. Dobrze, jaki to jest znak ten drugi? Zatrzymaj się. Jaki to jest znak? No nie wiem, taki czerwony z zielonym, znaczy z niebieskim w środku. No ale co on oznacza? No nie wiem, może jakieś niebezpieczeństwo? Nie, zakaz zatrzymywania się, tu nie można się zatrzymywać. Jedź! No to dlaczego mi kazałeś się zatrzymać? Bo teraz aktualnie się uczymy. I Ale ty się nie możesz zatrzymywać dopiero po tym znaku, a przed znakiem można jeszcze. Nie rozumiesz? O kurde. Znak jest dopiero od jakiegoś momentu i dopiero po znaku obowiązuje to, co znak ostrzega, a nie przed. Jeszcze raz latam tą jezdnię. Jezu. Tu. I tu się nie możesz zatrzymywać. Ty musisz zjechać na dół. Tu nie zatrzymuj się! Jedź na dół! Tu nie można. Ale gdzie ty jeździsz? David, nie, ja nie wytrzymam. Nie wytrzymam. To jest nienormalne. Dobra, przejdź tu koło domku swojego, na skrzyżowaniu w lewo. Czekaj, bezpieczeństwo. Dobra. Ale gdzie ty jedziesz? Jezus Maria. Ała. Czy to jest twoje auto? Zaparkowane. Gdzie mi kradniesz furę? Otwórz garaż. Zostaw to. Nie, wracamy z powrotem, bo ty się tutaj nie nadajesz. Ej. Nie, ja nie będę w ogóle tutaj, prawda... Ja nie mogę pozwolić na to, żeby ktoś taki jeździł tym wozem. Ej, no garaż! Co garaż? Garaż się, kurde, nie zamknął przez siebie. Trudno, ja wracam z powrotem do tego. Jak się zastanowisz, to przyjedź. Bo to nie, jest nienormalne. Ale czy mam przyjechać? Nie, bo ty, David, totalnie nie słuchasz moich poleceń. Ty jeździsz jak chcesz. Jak jeżdżę jak chcę? Staram się jeździć, ale kurde, nie wychodzi. Ja nie wiem, to jest takie trudne? To nie takie proste. Ja jestem perfekcyjny. Już. Kaś, ty je? Tu. Dobra. Dobra, ostatnie podejście, bo ja nie wytrzymam. Ale gdzie ty jedziesz? Boże! Nie, David. Ty jesteś totalnie bez sensu. Nie do wody! Nie, dobra, ty jesteś. David. Panie instruktorze! O kurde. Ej, auto nie działa. Utopiłeś wóz. No i super. Ja też się topię! Kurde! David! Ej, co się stało z samochodem? Czemu on nie pływa? Zniszczyłeś auto. Jak się z tym czujesz teraz? Ja zniszczyłem auto? Ono działa! Nie działa. Utopiłeś się. Dostała się woda do zbiornika z benzyną. Zalało silnik. Nie, David. O Boże. Działaj! Nie, już zostaw to. Już nie ma sensu. Już nie znałeś. Ja już nie wiem. Ja nie znałem, to nie był egzamin. Czekaj, bo ja dzwoni do mnie Kola. Co, Kola? O, jest tutaj nowe miejsce, gdzie możesz się nauczyć jeździć autem. Nazywa się szkoła. Tam nauczysz się jeździć rowerem, bo to chyba tylko ci zostało. Już nie, ja chcę autem. Nie, to już nie ma sensu, David. To już nie ma sensu, naprawdę. Ja chcieć autem jeździć. Nie, ty mi właśnie rozwaliłeś jedyny mój wóz, który... Znaczy nie jedyny, ale rozwaliłeś mi wóz. Jak się... Nie wiem. Ja autem jeździć chcieć. Ale...
Chcieć, a móc to jest co innego, wiesz? Ja nie mogę pozwolić na to, żeby w ogóle... Ty nawet nie idź się zapisuj na egzamin, bo przecież egzaminator to tam kopnie w kalendarz przy tobie. Mamy tutaj jeszcze jedną furkę. Nie, co ty robisz? Nie wsiadaj do żadnego wozu. Ja nie mam flaka, nie jestem w stanie tam na szybko... Zaraz się upiję tą kolą. Ja nie wiem, co się dzieje. Nie, no zostaw mój wóz! Boże święty! Zatrzym się! Zdrowie! Co? Zatrzym się. Nie, wysiądź z auta. Wysiądź z auta. Wysiądź z niego. To co? Wysiądź. Wysiądź. To co, świnki? Hej, Bejwik, wysiądź z auta. Tak, seniority zbieram do fury. Ej, no weź, zostaw mnie. Wysiądź z auta. Dave, proszę wysiadać, świnio. Zobacz, jaka fajna świnia. Ale wysiądź z auta, nie jesteś w stanie jeździć wozem. Jezu. Haha, lewituje. Nie, wysiądź. Ja cię odwożę do domu, to już jest koniec jasna dzisiaj. Już się zrobiło ciemno. No, w sumie jest już późno. To już nie będzie, nie, już następnych jazd nie ma, wiesz o tym, to są ostatnie. Jak nie ma jazd. Następnych jazd? Ja jeszcze nie znam egzaminu. Wow, ale co mi się dzieje z głową? Nie wiem, zaryłeś o. Dobra. Nie, tu, proszę wysiadać. Nie, dzięki. Koniec, nie widzimy się już. Ja nie płacę, jak co, to nie Uber, dzięki. O, pod zakaz jadę, ale trudno, to już nie ma znaczenia. Ała. Dobra, słuchajcie, czat, ja nie wiem, co się wydarzyło w tym momencie. Rozwalił mi wóz. Jeszcze chciał mi drugi mój wóz rozwalić, już prywatny. Tak być nie będzie. Ja nie pozwolę na to, żeby ktoś taki zdał prawo jazdy, bo widzicie, ja jeżdżę normalnie, prawda, da się jeździć, da się. A on, prawda, odwala tu totalną manianę. Więc tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, ponieważ im więcej łapek w górę, tym większa szansa na to, że odzyskam mój stracony wóz. Trzymajcie się, na razie, pa pa.